są meteoryty stanowiące część mojej kolekcji. I tutaj każdy z przychodzących może do ręki wziąć meteoryt. Ja pani dam do ręki jeden meteoryt. Proszę trzymać. To jest meteoryt Morasco. Można zakupić pierwszą przysłowiową gwiazdkę z nieba. Te meteoryty, chondryty zwyczajne, to najstarsze skały, które można wziąć do ręki na Ziemi. One są starsze od skał ziemskich. Mogą nie wyglądać efektownie, ale z tych właśnie szarych, burych, czarnych często skał powstały te wszystkie kolorowe kryształy, które widzimy obok. To jest materia pierwotna. Mamy miliony czy miliardy małych form materii, które krążą wokół Słońca, ale w przestrzeni między Marsem a Jowiszem. Czasami zdarza się, że poprzez kolejne impakty one zmieniają swoje orbity i w końcu po milionach lat czasami któryś z nich spada nam na Ziemię. No i większość meteorytów spada nam do oceanów. Tych jest najwięcej. Żeby coś nazwać organitem, musi to być odpowiednia mieszanina żywicy, kamieni naturalnych, nie żadne szkiełka czy plastiki i metale. Jeżeli ta proporcja jest zachowana, wtedy się fajne rzeczy zaczynają dziać, ponieważ żywica powoduje to, że zła energia negatywna czy nawet smog elektromagnetyczny wpada sobie do środka. Dzięki kamieniom i metalom od razu to jest przetwarzane na energię pozytywną, uwalniane do środowiska. Ja mam duży organit, szungit, czarny turmalin, który uważam, że jest idealny, jeżeli chodzi przed ochronę przed wampirami energetycznymi, czyli osobami, które wysysają z nas energię. Sama pasja do minerałów to lata dzieciństwa, już gdzieś 5-6 rok życia, także troszeczkę się tym zajmujemy. W ofercie mamy bardzo dużo minerałów ze świata, bardzo dużo okazów z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Południowej. Troszeczkę też skamieniałości, skamieniałe ryby. To mamy tutaj kraba z Turcji. Jest to stosunkowo młody, jeżeli chodzi o cofnięcie się w czasie gatunek. Większe okazy to już są kwoty rzędu kilkuset do nawet kilku tysięcy.